Mamet Halidow dla portalu Fight Sport. Mamet, jak ci się podobała dzisiaj gala PL MMA 6? Dobrze jest! Jak słychać? Jak się podobało? No, kolejna gala, fajna. Fajnie organizowana. Pierwszy raz robią, zrobili to fajnie. Fajny poziom walk. Były krótkie, dłuższe, konne knockouty. Mieszana, boks, K1, MMA, ale trzeba robić coraz więcej tych gal, bo tak naprawdę zawodników coraz więcej jest w Polsce, w tym właśnie wtedy dyscyplinie MMA, no, bo ja uważam, że jednak MMA jest bardziej popularne. A któraś szczególnie ci przypadła dzisiaj do gustu? Wszystkie. Fajnie było, naprawdę fajnie było wszystkie. Mamet walczył o kilku obcokrajowców, którzy też widzę, że szukają szansy na polskim ringu. No. Ludzie, którzy powiedzmy są czy z Czeczenii, czy z Armenii, czy z Kaukazu ogólnie. No. Kibicujesz im? Jaki ty, kontrowersyjnie tak trochę, nie. Kibicuję wszystkim zawodnikom, żeby dobre walki dawali. To jest jakby nie ma podziału dla mnie. Wychodzą, biją się, powinni dać dobre walki, dają dobre walki. Ale tam serce trochę wyrywa się do rodaków. Rodaków? A ty z tymi, widzisz, ja mamy Polaków, rodaków i Czeczenów, więc dziś żaden Czeczen się nie bił. Nie, Czeczen się nie, to no, prawda. Ale rodacy z Kaukazu. Rodacy z Kaukazu, ale jestem Czeczenem, ale żaden Czeczen się nie bił. Jasne. Mamet, powiedz, mam pytanie do ciebie w związku z twoją kolejną walką na KSW 21. Znasz już swojego przeciwnika? Ja znam. A ty jeszcze nie? Ja nie znam. Poczekaj trochę jeszcze. Dobrze, poczekam na oficjalne. Jak oceniasz swoje szanse? Dobry? Twardy rywal? Tak, twardy, nie mam szans. Doświadczony? Tak. Mamet... Tak powiem, będziecie zadowoleni, będziecie zachwyceni. Wszyscy będą zachwyceni. Cała Polska będzie zachwycona. Wynikiem? Waszym zastanowieniem. Mamet, powiedz, jak w tej chwili wygląda twoja sytuacja, jeśli chodzi o... Finansowa słabo. Dajcie trochę grosza. Nie rozmieszaj mnie, bo ja nie mogę wywiadu zrobić. Mamet, powiedz, jak w tej chwili, powiedzmy, twoje przygotowania po ramadanie? Czy to już wróciło wszystko do takiego normalnego rytmu zawodniczego? Jesteś w ostrym treningu? Tak. Jesteś cały czas, jakieś specjalne techniki nowe, przygotowania, zmiany planu? Jesteśmy na etapie robienia siły. Już weszliśmy, wytrzymałość weszliśmy. No i powiem, że jestem bardzo zadowolony z formy, gdzie jeszcze jest 2 miesiące do walki, więc myślę, że będzie forma bardzo dobra. Zdążysz? Mam nadzieję. Do tego mamy to parę tygodni jeszcze mamy, więc damy radę. Tak jak powiedziałeś nam w ostatnim wywiadzie, po nowym roku zabierasz się za wielką wodę. To jakieś skonkretyzowane plany? Za wielką wodę gdzie? Do USA. USA. No, tak, jak Bóg da, wszystko tutaj już dobrze, to wszystko tam negocjowane jest. No, już niedługo będzie wiadomo. Rozpocząłeś szlifowanie języka angielskiego? Yes, of course. Course. Masz już przygotowaną mowę na galę, na Strike Force po zwycięstwie? I love you. USA, come on. Kiss me. Mamet, serdecznie dziękujemy. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam Mamet na KSW. Mamet prosto z gali PL MMA 6, przepraszam, w Brodnicy. Dziękuję bardzo. A ty nic nie powiesz? Nie, ja nie.